Witam państwa na kanale Nowe Spojrzenie. Proszę państwa, sprawa zabójstwa prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna Fitzgeralda Kennedy'ego to jedna z największych zagadek XX wieku. Wokół tego zamachu narosło wiele mitów, domniemań, spekulacji. Powstało też po prostu wiele teorii spiskowych, ale ja Państwu przedstawię dziś wytłumaczenie tej sprawy. W mojej opinii po prostu ta sprawa nie została rzetelnie wyjaśniona właśnie dlatego, że jej, że jej po prostu wyjaśnienie jest banalne, prozaiczne. I o tym będzie właśnie w dzisiejszej audycji. Serdecznie zapraszam. Proszę Państwa, zamach na prezydenta Kennedy'ego miał miejsce 22 listopada 1963 roku w centrum Dallas. Dallas jest to takie duże miasto w Teksasie. No i w wyniku tego zamachu prezydent John Fitzgerald Kennedy zmarł. No, i było to wydarzenie, które zszokowało świat, no i jest jednym z takich symboli XX wieku. Nawet w tej czołówce programu Sensacje XX wieku Bogusława Wouszańskiego są obrazki z tego zamachu, więc to był jeden z takich symboli XX wieku. Prezydent Kennedy był prezydentem lubianym, bardzo medialnym. Był to człowiek młody, stosunkowo młody, przystojny, więc to tylko wzmacniało mit jego osoby tak no i całego tego zabójstwa. Później oczywiście wychodziły różne sprawy związane z Kennedy'm, bo okazało się na przykład, że prezydent Kennedy był niesamowitym wręcz ogierem, miał niezliczone tabuny kochanek i często wykorzystywał swoją pozycję, żeby zdobywać te kochanki, wykorzystywał swoje praktykantki, i tak dalej. No miał z tego powodu, że po prostu prowadził takie rozwiązane życie, miał też liczne choroby weneryczne, które zresztą przyczyniły się do tego, że Jacqueline Kennedy po prostu poroniła i tam jedno z dzieci też chyba po porodzie też zmarło. No tak, ale w tamtym czasie się o tym nie mówiło, to otoczenie prezydenta skrzętnie to wszystko ukrywało, prawda? Zresztą no, niektóre z ówczesnych kochanek Kennedy'ego dopiero teraz piszą swoje pamiętniki, i dopiero teraz niektóre sprawy wychodzą. Wtedy niewiele o tym wiedziano. No ale w każdym młodziazie był to szalenie popularny prezydent Stanów Zjednoczonych. No bo w tamtym czasie, w latach 60., na początku lat 60., telewizor miała już chyba każda rodzina w USA, więc. Więc wygląd Kennedy'ego, jego młodość, dobra prezencja, energia, no, przysporzały mu po prostu popularności, tak, to trzeba sobie powiedzieć. Zresztą nie tylko jemu, ale jego żonie, Jacqueline Kennedy, prawda, i całej jego rodzinie też, zdaniem, zdaniem amerykanisty profesora Krzysztofa Michałka. Kennedy był właśnie pierwszym prezydentem, który po prostu zainicjował. W sposób aktywny prowadzenie kampanii wyborczej przy udziale telewizji. No i ten zamach na prezydenta Kennedy'ego oglądało na żywo kilkadziesiąt milionów Amerykanów, bo po prostu wizyta Kennedy'ego w Dallas była transmitowana przez telewizję. No i obrazki, które Amerykanie wtedy widzieli, no to prawda, zapadłoby mi w pamięć na dziesiątki lat. Ale to, co oni widzieli na żywo wtedy, to, to była tylko namiastka tego, co później wypływało w kolejnych latach. Bo okazało się na przykład, że wiele ludzi, którzy wtedy byli na trasie przejazdu prezydenta, miało aparaty fotograficzne, niektórzy mieli nawet kamery filmowe. No i wypływały te zdjęcia, filmy. Jednym z takich ludzi, który miał wtedy włączoną kamerę był Abraham Zapruder. No, i jest on jednym z niewielu ludzi, właśnie, którzy uchwycili jakby cały zamach od początku do końca. Chociaż jego film nie jest jedynym filmem z zamachu, no to został on uznany za najbardziej pełny i dający stosunkowo jasny obraz całego zdarzenia. Jego rodzina zarobiła na tym filmie olbrzymie pieniądze w sumie chyba jakieś dziesiątki milionów dolarów sprzedając, prawda, mediom ten film, później nawet państwo od nich wykupiło ten film też za ogromne miliony, więc no ta, ta, ta rodzina Zapludera zarobiła duże pieniądze na tym filmie. No ale co tak naprawdę wydarzyło się w Dallas, proszę Państwa? Prezydent wtedy z małżonką objeżdżał różne miasta, bo przygotowywał się do mających się odbyć w następnym roku wyborów prezydenckich. Był to piątek 22 listopada. Około godziny 11:50 samochody z prezydentem Kennedy'm i jego żoną Jacqueline, a także z gubernatorem Teksasu Johnem Connellim i jego małżonką ruszyły z lotniska do centrum Dallas. Limuzynę marki Lincoln, w której siedział prezydent, prowadził oczywiście agent Secret Service William Greer, no a obok niego siedział jego Kolega po fachu, Roy Kellerman. Tuż za limuzyną prezydenta jechał tak zwany samochód tropiący, w którym znajdowało się aż ośmiu agentów Secret Service. Za agentami ochrony jechał samochód z drugą parą prezydencką, czyli z wiceprezydentem, prawda, Johnsonem, jego małżonką i gubernatorem, Ralphem Yarborough. No i później kolejny samochód z ochroną yy, wiceprezydenta. No i po godzinie czasu, około godziny 12.30, limuzyny przejeżdżały przez tą słynną teraz już ulicę Elm Street. Mijały magazyn z książkami. No i w tym momencie do prezydenta oddano kilka strzałów, a on sam złapał się za szyję i krzyknął Boże, zostałem trafiony! Pierwsza z kul trafiła Kennedy'ego w szyję i raniła gubernatora Connelly'ego. Druga kula trafiła w głowę prezydenta, rozrywając jego czaszkę. No i widząc to, co się dzieje, pierwsza dama, Jacqueline Kennedy, krzyknęła Boże, zabili mego męża! Jack! Jack! Natomiast gubernator Connelly krzyczał, zabiją nas! No później Jacqueline Kennedy, co widać na jednym z właśnie filmów, wdrapuje się na tył samochodu. No i co ona tam, tam robiła? Ona po prostu zbierała niestety fragmenty czaszki prezydenta i, i mózgu, myśląc zapewne, że to się przyda w ratowaniu życia. No jest to smutne, jest tragiczne, ale tak to było właśnie. Kierowca limuzyny początkowo zwolnił, natomiast ochroniarz osłonił swoim ciałem prezydenta. No, ale zaraz potem samochód przyspieszył i pojechał do szpitala, prawda, miejscowego szpitala Parkland Hospital. No i gdy lekarze zobaczyli rannego, wyczuli nieregularny oddech i brak pulsu. By ułatwić oddychanie, wykonali tracheotomię i przez niespełna pół godziny próbowano jeszcze ratować życie Kennedy'ego, ale po prostu yy, to wszystko było bezskuteczne i prezydent zmarł. Po godzinie 13.00 jeden z lekarzy wyszedł z sali operacyjnej i oświadczył prawdę wszystkim, że prezydent nie żyje. Szybko posłano po księdza, który udzielił ostatniego namaszczenia. Sekcja zwłok prezydenta wykazała duże rany głowy i szyi. Opisane były te rany jako wylotowe. Ponadto wykazano dwie mniejsze rany wlotowe w tyle czaszki i u podstawy karku. Raport z autopsji stwierdzał, że kule zostały wystrzelone z punktu znajdującego się z tyłu zabitego i nieco powyżej jego poziomu. Proszę Państwa, kiedy rozeszła się wieść o zabójstwie Kennedy'ego, część polityków amerykańskich wpadła w panikę, dlatego że oni obawiali się nuklearnego ataku na Stany Zjednoczone. Myśleć, że to jest jakiś taki tylko preludium do tego, co ma się zdarzyć. No tak, ale, ale zamach na Kennedy'ego był przedmiotem wielu dochodzeń i analiz. No i w końcu powołano, dosyć szybko, chyba tydzień po tym zdarzeniu, powołano tak zwaną komisję Warrena, która miała dogłębnie wyjaśnić całą tą sprawę. No i po niecałym roku prac komisja orzekła, że. Lee Harvey Oswald był jedynym zabójcą odpowiedzialnym za śmierć prezydenta Kennedy'ego, no i że działał sam. Ustalenia komisji Warrena budziły jednak silne kontrowersje i często były podważane. Zresztą, nawet Komisja Śledcza Izby Reprezentantów do Spraw Zabójstw, działająca w latach 76-78 w swoim raporcie. Opublikowane w 1979 roku skrytykowała komisję Warrena za niedostateczne dochodzenie oraz stwierdziła brak dostępu do niektórych informacji przez komisję Warrena za niedopuszczalny. No i to wszystko spowodowało, że wokół zamachu na Kennedy'ego przez dziesiątki lat narastały różne teorie spiskowe, domniemania, hipotezy. Powstały setki filmów, książek, audycji na ten temat. Sam sobie odświeżyłem parę lat temu, proszę Państwa, program Bogusława Wołoszańskiego, Sensacje XX wieku. Program z lat 80., kiedy to pan Wołoszański zatrudnił nawet snajpera z polskiej policji, by przeprowadzić eksperyment strzelecki i by sprawdzić, czy to w ogóle możliwe, że Oswald mógł oddać tyle strzałów i docelnych strzałów w tak krótkim czasie. I już nie pamiętam, jaki ten, jak ten eksperyment się skończył, ale prawdopodobnie pan Wołoszański udowodnił po prostu, że nie da się oddać tylu celnych strzałów z tego typu broni w tak krótkim czasie. No i że na pewno był jeszcze jeden dodatkowy strzelec. Zresztą później eksperci rzeczywiście również udowadniali, że karabin snajperski, którego miał użyć Oswald, czyli Carcano M-91 na 38, nie nadawał się do tego typu misji. Eksperci jednoznacznie stwierdzili, że karabin był ciężki, niewygodny w użyciu i, i miał tendencję po prostu do zacinania się po oddaniu jednego strzału. Proszę Państwa, jak wszyscy wiemy, Oswalda zabił kilka dni później związany z mafią Jack Ruby, co tylko podsyciło różne teorie spiskowe. No, ja tutaj nie będę szczegółowo omawiał tych wszystkich teorii, bo to by trwało wiele godzin. Skupię się tylko na tym, żeby Państwu tak po prostu. Powiedzieć, troszeczkę wymienić te wszystkie yy, teorie, które powstały. No, na przykład, najczęściej pojawiała się taka oto teoria, że był to spisek służb specjalnych, czyli CIA, FBI, być może nawet armii, bo tym służbom nie podobała się po prostu y, polityka Kennedy'ego. To, że był tak pokojowo nastawionym politykiem i tak dalej. Inna teoria, często pojawiająca się w tej sprawie, to była taka po prostu, że był to spisek bankierów, którzy byli zdruzgotani planami Kennedy'ego odnośnie przywrócenia parytetu złota i przekazania rządowi USA prawa do emisji dolarów, bo po prostu bankiem centralnym w Stanach Zjednoczonych jest system rezerwy federalnej, w skrócie Fed. No, który uważany jest przez wielu ludzi za bank prywatny, bo przy jego powstawaniu brali udział przedstawiciele wielkich e, firm, wielkich e, magnatów finansowych, a więc no, Fed często uważany jest za bank prywatny, a nie państwowy. No były też, proszę Państwa, teorie takie, że w spisku brał udział wiceprezydent Lyndon Johnson, no bo to on najwięcej skorzystał na śmierci Kennedy'ego, no bo wskoczył na jego stołek, został kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wiele mówiło się też, że to KGB dokonało zamachu. Inni twierdzili, że to służby kubańskie w zemście za, za plany zabójstwa Fidela Castro. Bardzo często pojawiał się wątek mafii, że to był spisek mafii. No Tych teorii naprawdę było multum, bo rzeczywiście, na przykład, rodzina Kennedy'ego była związana z mafią, to udowodniono już na szereg sposobów, więc ale naprawdę, tych teorii było multum. Ja, na przykład, czytałem też, że, że słynny miliarder Onassis, Arystoteles Onassis, mógł maczać palce w tym zamachu, no bo chciał zdobyć Jacqueline Kennedy, która mu się bardzo podobała. Zresztą ona później została jego żoną. No ale to tych teorii jest multum, niektóre naprawdę kompletnie od czapy, niedorzeczne zupełnie. No ale proszę państwa, no ludzie są podatni na teorie spiskowe. Wiadomo, że ludzie lubią tego typu wytłumaczenia. Ludzie lubią mieć wyjaśnienia wszelkich spraw, lubią się czuć po prostu poinformowani i poczuć się bezpiecznie. No jeśli wiemy Dlaczego się coś stało, prawda? No to prawda unikamy tego zagrożenia. No i czujemy się bezpiecznie. I, i ludzie nie, nie zadowalają się jakimiś takimi w, wytłumaczeniami, które sugerują przypadek, prawda, i tak dalej, tylko mają skłonność właśnie do wierzenia w teorie spiskowe. Hmm. A tymczasem y, często po prostu no, y, ta prawda jest banalna, po prostu, tak. No, ale ludzie tego nie przyjmują. To nie jest sexy. Ja Państwu zaprezentuję jedną z teorii, która powstała. I, i gdy pro, tą o, czytałem o tej teorii kilka lat temu, no to y, wtedy już byłem, prawda, po lekturach cioralna, miałem bogate doświadczenie, no i tak wiedziałem, że w, tym, w naszym życiu to wiele rzeczy odbywa się po prostu przypadkowo. Tylko no, ludzie tego nie przyjmują, no bo to tak jak mówiłem, to nie jest seksy, tak? To nie daje nam poczucia bezpieczeństwa. Lepiej sobie wmówić, że prawda, takim to, a takim wydarzeniem, yy, za takim to, a takim wydarzeniem stoi jakaś, jakaś siła prawda, yy, tajemna, No, bo wtedy wiemy, że należy tej siły unikać. No i prawda yy, wtedy czujemy się bezpiecznie. Mamy poczucie, że kontrolujemy sytuację, kontrolujemy nasze życie. Natomiast, proszę Państwa, no, życiem bardzo często rządzi po prostu chaos, przypadek, pomyłki najróżniejsze, tak? Końcydencja różnych przypadków i tak dalej. No ale, tak jak powiedziałem, to nie jest seks, ludzie domagają się spisków, sensacji, takich wyjaśnień, które rozpalają ich głowy, yy, które podwyższą im dopaminę we krwi, adrenalinę. Nie chcą racjonalnych wyjaśnień. Nie chcą ludzie spokojnych teorii, racjonalnych, logicznych teorii. Tylko właśnie takie spiskowe, rozdmuchane, różne. I naprawdę trzeba to wiedzieć, tak? Że mamy taką chcicę na, na takie teorie, no i w tych swoich analizach brać to pod uwagę. A tymczasem wytłumaczenie tej tragedii może być po prostu znacznie bardziej prozaiczne i banalne, proszę państwa, niż moglibyśmy się naprawdę wszyscy tego spodziewać. To, co zaraz Państwu powiem, no to jest dosyć logiczne, rzeczywiście to jest logiczna teoria moim zdaniem, i ona też wyjaśnia, dlaczego wokół sprawy zamachu na Kennedy'ego jest tyle zagadek, tyle niezrozumiałych posunięć, tyle dziwnych rzeczy, które się działy na przykład ze zwłokami prezydenta, jego trumną i tak dalej. I proszę posłuchać, to jest ciekawa teoria. Rzadko o niej się mówi, a wydaje mi się naprawdę bardzo, ale to bardzo prawdopodobna. Proszę Państwa, okazuje się, że prezydent Kennedy zginął od przypadkowego strzału agenta Secret Service, który go wtedy ochraniał. No, i wszystkie dziwne wydarzenia, które dzisiaj są paliwem dla różnej maści teorii spiskowych, miały jedno główne źródło. Po prostu agenci Secret Service robili wszystko, żeby ukryć tragiczny błąd swojego kolegi. I to właśnie przez błąd agenta Secret Service zginął prezydent USA. No, jest to, to może być szokujące dla wielu, prawda? No, ale naprawdę to jest bardzo wstydliwa sprawa dla służb. Zresztą też nikt z rządu Stanów Zjednoczonych nie był zainteresowany wyjaśnieniem tej sprawy do końca, no bo ona po prostu pokazywała przerażający bałagan, przerażającą niekompetencję agentów chroniących prezydenta. No, Amerykanie też odrzucają tę teorię, no bo po prostu obnaża właśnie to bałaganiarstwo. Nieprofesjonali z tych różnych służb, a tymczasem, prawda, oni są wszyscy przekonani, że Ameryka funkcjonuje perfekcyjnie, prawda? No, tymczasem okazuje się, że prawda wydaje się, że może być banalna, prawda? I bardzo kompromitująca. Do takich przekonań doszedł właśnie Howard Donahue. Kto to jest Howard Donahue? Jest to ekspert do spraw balistyki i taki człowiek, który zresztą, przyznam się Państwu, tutaj Szczerze, że on też jest bardzo takim ciekawym człowiekiem, dlatego że on brał udział w takim teście na zlecenie amerykańskiej telewizji. Bo, bo nie tylko pan Wołoszański sprawdzał, czy to jest możliwe, prawda, trafić trzy razy z takiej i takiej odległości. I w takim czasie, ale również amerykańskie telewizje robiły różne testy, no i zaprosili tam różnych takich, prawda, wyborowych strzelców do testów. Oni strzelali do Manekina. No i właśnie Howardowi Doneki udało się to zrobić w takim dokładnie czasie trzy razy trafić, ale, ale po prostu on to zrobił dopiero za trzecim podejściem. Tymczasem Oswald miałby to zrobić za pierwszym podejściem w warunkach stresu, prawda, pośpiechu itd., więc to jest absolutnie niemożliwe. No ale właśnie po tym, jak temu Howardowi Donahue udało się to zrobić, on się bardzo zainteresował sprawą zamachu na Kennedy'ego, rozpoczął swoje prywatne śledztwo no i właśnie ustalił wiele ciekawych rzeczy właśnie. No i z jego ustaleń wynika na przykład, że po dwóch strzałach Oswalda, bo rzeczywiście Oswald strzelał ale po tych dwóch strzałach Oswalda siedzący na oparciu tylnej kanapy trzeciego samochodu agent George Hickey podniósł karabin i rozglądał się dookoła Howard i doszedł do wniosku że gwałt przyspieszenie samochodu ściągnęło agenta lekko do tyłu. On się zachwiał, on oczywiście utrzymał się na siedzeniu, ale jego palec bezwiednie nacisnął spust karabinu. No i przypadkowo wystrzelony pocisk przeleciał nad głowami agentów jadących w drugim samochodzie i roztrzaskał czaszkę prezydenta Johna Fitzgeralda Kennediego. Proszę Państwa, Secret Service długo utrzymywała taką oto informację, że agenci byli uzbrojeni wtedy tylko w rewolwery, których zresztą nie używali w czasie zamachu, ale HI udowodnił, że, że agent Hickey rzeczywiście posiadał długą broń i posiadał broń, która strzelała pociskami rozpryskowymi. O kalibrze 5,56 mm. Oprócz wielu dowodów, zaświadcza o tym zdjęcie, które wypłynęło, na którym widać, że jadący w trzecim samochodzie prezydenckiej kolumny agent George Hickey trzyma w ręku lekką wersję karabinu maszynowego AR-15. I Donachi napisał książkę na ten temat, no ale oczywiście ta jego teoria nie cieszy, nie cieszy się popularnością z powodów, o których już wcześniej mówiłem. Ale moim zdaniem, właśnie to jest bardzo prawdopodobna teoria, proszę Państwa. Oczywiście tutaj Oswald strzelał, ale prezydenta zabił właśnie jego osobisty ochroniarz. No i stało się to przypadkowo, to nie był żaden spisek. Stało się to przypadkowo tak, jak przypadkowo dzieje się bardzo wiele rzeczy w naszym życiu, tylko po prostu my nie chcemy się z tym pogodzić. My chcemy się czuć bezpiecznie. Jeszcze raz powtarzam, tak, bo świadomość, że tyle rzeczy wokół nas dzieje się przypadkowo, no sprawia, że czujemy się źle, czujemy się um, niepewnie, tak? czujemy dyskomfort. No, wolimy te spiskowe wytłumaczenia. No i do tej pory ludzie wierzą, że tam po prostu była jakaś konspiracja. Był jakiś spisek na życie Kennedy'ego. W latach 80. w spisek na prezydenta Kennedy'ego wierzyło aż 80% Amerykanów. Prezydent Kennedy urzędował bodajże tylko przez 2 lata i 10 miesięcy, ale o nim sobie jeszcze powiemy w innych audycjach, bo w życiu Kennedy'ego było wiele ciekawych wątków, o których warto powiedzieć. Na dzisiaj dziękuję, proszę o subskrypcję, lajki, komentarze. No i proszę, właśnie, żebyście Państwo podzielili się swoimi opiniami. Czy uważacie, że ta teoria jest prawdopodobna? Na ile ona jest prawdopodobna? Ona jest, nie jest sekcja, sobie zdaję z tego sprawy. Od razu odrzucamy ją, bo nie jest seksji. My wolimy, prawda, tutaj mówić o jakichś wielkich spiskach. No ale czy naprawdę Państwo nie uważacie, że to jest prawdopodobne, że tak było? No i dlatego tak po prostu mamy tyle niedomówień w tej sprawie, no bo służby ukrywają to, się wstydzą po prostu tego bałaganu, tak? Wstydzą się swojej niekompetencji, no chyba tutaj państwo rozumiecie to, że to jest wielki wstyd dla tych służb. No dlatego jest jak jest w tej sprawie, tak? Dziękuję bardzo za dzisiaj.